To już czwarta edycja organizowanego przez Konecki Dom Kultury konkursu polskiej piosenki poetyckiej, zorganizowanego przede wszystkim z myślą o młodych wykonawcach. W tym roku do eliminacji zgłosiło się aż 40 uczestników, a właściwie uczestniczek z terenu kilku województw. Do finałowego koncertu pięcioosobowe jury pod przewodnictwem autora tekstów ich wykonawcy Tomasza Kordeusza zakwalifikowało 20 piosenkarek amatorów. Po trwających ponad półtorej godziny przesłuchaniach jury ogłosiło werdykt. Koński 18 listopada 2011 roku. Czwarty Konecki przegląd piosenki Agnieszka i inni, poezja w piosence. Protokół z posiedzenia jury. Po wysłuchaniu 20 podmiotów wykonawczych, jury w składzie Marcin Janaszek, Tomasz Kordeusz, Jan Szczyrwa, Jan Bukłat i Dariusz Kowalczyk postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia. Miejsce pierwsze. Małgorzata Nakonieczna. Zapraszamy. Na miejscu drugim. Ex aequo. Dwie panie. Pani Olga Kosiarz i pani Dominika Wróbel. Bicie brawo. Prosimy gromkie brawa nieustające jeszcze. Jeszcze. Na miejscu trzecim. Izabela Paś. Oraz wyróżnienia. Wyróżnienia otrzymują Aleksandra Niewęgowska. Angelika Salus. Paulina Tarasińska. Klub piosenki Rytm. I Sylwia Gajek. Wielkie brawa dla wszystkich laureatów. Nagrody w konkursie ufundował Dom Kultury, a drobne upominki Urząd Miasta i Polskie Radio Kielce. Na zakończenie imprezy zaśpiewała laureatka konkursu Małgorzata Nakonieczna. Ja nie chcę znów za dużo mieć, za mało też. Pierścionki dwa, przyjaciół w brud, parasol w deszcz. I modny strój, i dobry punkt, i jeszcze żeby stał się cud. Oddałabym pierścionki te i wróż od sto, by z tobą hen do nieba wiec i znów na dno. Bo kiedy w nas przygaśnie we
Przed chwilą zakończyła się czwarta edycja konkursu poświęconego, dedykowanego Agnieszce Osieckiej, Agnieszka i inni, poezja w piosence. Panie Tomaszu, pan również śpiewał, pan pisze teksty, pan wykonywał swoje, nie wiem, czy jeszcze pan swoje utwory wykonuje, ale wiem, że tak to wcześniej bywało. Wiem, że pisze pan teksty również dla naszego tutaj wokalisty Piotra Salaty. To też myślę, że tutaj pan dość fachowo ocenił tę dwudziestkę dzisiejszą, która wzięła udział w finale tego konkursu. Co by pan powiedział na temat poziomu artystycznego dzisiejszych wykonawców? No, ja myślę, że to była złota dwudziestka tak naprawdę, tylko bólem jest to, że nie mogliśmy wszystkich nagrodzić. Tak naprawdę w każdym z tych młodych artystów jest potencjał i ja takie notatki robię sobie zawsze przy punktowaniu i w zasadzie przy każdym nazwisku słowo potencjał się pojawiło, a przy niektórych pojawiło się gotowy. Czyli w zasadzie już na tym poziomie, że powinno się przechodzić intelektualnie do następnego kroku w życiu, czyli szukać siebie w sztuce. To świetnie, że robicie ten festiwal w Końskich. Końskie to znakomite tradycje muzyczne i ja przez wiele lat zawsze towarzyszyłem muzykom z Końskich, jeździliśmy razem na różnego rodzaju przeglądy, festiwale, przyjaźnimy się, ta przyjaźń jest taka prawdziwa, choć konkurowaliśmy przecież, ale ładnie konkurowaliśmy. I zarówno artystom z Końskich, jak i mnie i moim kolegom też się udawało, a to w Opolu, a to we Wrocławiu, w różnych miejscach, gdzie kiedyś odbywały się tego typu festiwale. Dlatego ta przyjaźń artystyczna z Końskimi jest dla mnie też bardzo ważną w życiu, ale adrem do festiwalu, bo o Końskich i o ludziach muzyki z Końskich mógłbym długo opowiadać i bardzo ciepło. Ale wrócimy do tego. Pan pytał o to, czy występuję. Oczywiście występuję, piszę, gram swój recital, płytę przygotowuję, będzie wiosną tego roku. Jestem już po nagraniach sekcji muzycznej, w tej chwili się dzieją w domowych studiach dogrywki instrumentalne, kwartet smyczkowy, wokale, saksofony. Myślę, że kwiecień będzie dobrym czasem na to, żeby się ta płyta pojawiła na rynku. Będzie się nazywała Krew, tak jak jedna z moich ballad. I myślę, że się spodoba. I mam nadzieję, że może w Końskich taki recital z tą płytą już będę mógł dla Państwa zagrać. Jeśli chodzi jeszcze o dzisiejsze spotkanie, ja naprawdę z wielką pokorą podchodzę jako juror do tego, żeby oceniać. Tak naprawdę to oceniamy nasze wrażenia i możemy oczywiście kategoriami technicznymi się posługiwać, ale sztuka to nie matematyka, choć tak naprawdę muzyka opiera się w zasadzie na tym. Niemniej jednak zwracam uwagę na to, co jest w człowieku, czy ta iskierka, która zaczyna się świecić, zaświeci się pełnym blaskiem. Do tego pełnego blasku oczywiście potrzeba pewnej determinacji w życiu, walki i szczęścia. Tego wszystkiego należy użyć świadomie bądź intuicyjnie, aby no, mieć sukces. A ten sukces to niekoniecznie światła wielkich ramp. Wydaje mi się, że sukcesem w uprawianiu sztuki to jest znalezienie swojej publiczności. Ona nie musi być milionowa, ona musi być. Bo bez niej artysta nie może funkcjonować. Tego, żeby taką publiczność ci ludzie znaleźli, życzę im z całego serca. Wróćmy jeszcze do dzisiejszego koncertu, do laureatów. Proszę powiedzieć, co zdecydowało wśród Państwa, wśród tej grupy jurorów, że właśnie akurat Małgosia Nakonieczna z Kiezno, która zresztą jest znana na naszym terenie, nie tylko w Końskich, ale i w Stąporkowie, brała udział w wielu konkursach z dużym powodzeniem. Co zdecydowało, że właśnie ona dzisiaj została laureatką? Wydaje mi się, że to bardzo profesjonalna decyzja jury. Bo wszystkie cztery panie, które znalazły się w ścisłym gronie,
otrzymały bardzo podobną liczbę punktów. I ta matematyka w zasadzie mogła wskazać na nagrody równorzędne, ale musieliśmy jeszcze zadać sobie pytania dodatkowe i te pytania sobie zadawszy zdecydowaliśmy tak, że Małgosia została laureatką. Pomimo to, że chyba w ubiegłym roku również wygrała, to więc prawo serii, w przyszłym roku hat-trick. To wszystko zależy od tego, co wylosujemy, jak zaśpiewamy, ale tak naprawdę muszę przyznać, że decyzja była jednogłośna i wszyscy uważaliśmy, że tak powinno być. Myślę, że również publiczność była tego samego zdania. Tu trzeba też powiedzieć o tym charakterze tego konkursu, polegającym na tym, że w drugim etapie artyści losują piosenki. Nie wiedzą, jaką piosenkę otrzymają, więc tym bardziej świadczy to o ich talencie, jeśli potrafią zaśpiewać rzecz zupełnie tak naprawdę, być może w swojej własnej wrażliwości obcą i obronić się. No i dlatego ten festiwal ma według mnie ogromną rolę i znaczenie. I zwłaszcza, że grają żywi muzycy. Że grają muzycy, bo trudno, żeby grali nieżywi muzycy. Że grają muzycy. To jest wielka wartość tych muzyków. Zawsze w Końskich było wielu. Czyli wróciłem do pierwszej frazy, którą poruszyliśmy. Tyle miłych słów usłyszałaś tutaj przed chwilą. Małgorzata Nakonieczna, laureatka już drugiej edycji tego konkursu, tego festiwalu, Agnieszka Osiecka i inni. No i co ty na to? Na tyle właśnie tutaj wypowiedzianych no komplementów, powiedziałbym nawet, do twojej osoby. Tak, jest mi strasznie miło, że słyszę takie słowa od przewodniczącego jury. Tym bardziej strasznie się cieszę z tej pierwszej nagrody, ponieważ byłam już tu rok temu i również udało mi się zdobyć pierwszą nagrodę, więc myślałam, że w tym roku będzie to trudniejsze zadanie, tym bardziej, że losowaliśmy jeszcze piosenki, których po prostu nie znaliśmy i musieliśmy stawić im czoła. Tak, to było bardzo trudne zadanie, bo do tej pory nie znałam tej piosenki i gdy ją pierwszy raz usłyszałam, słyszałam tylko linię melodyczną i dużo pracy włożyłam w tą piosenkę. Cieszę się, że się spodobało i znalazłam uznanie wśród jury i publiczności. Tak jak mówię, strasznie się obawiałam tego występu, ponieważ no jest to już druga edycja i nie myślałam, że dostanę drugą szansę na pierwsze miejsce, no bo jednak było tyle wspaniałych tutaj osób, które śpiewały. Kobiet, bo była to 20 kobiet i naprawdę był wysoki poziom. Stąd też moje uradowanie z pierwszej nagrody. Pierwsza po raz drugi, mamy nadzieję, że nie ostatnia. Zresztą nie tylko brałaś udział w tym konkursie, w tym festiwalu, ale w wielu bierzesz udział prawie każdego roku. Ja pamiętam, kiedy pracowałem jeszcze w Stąporkowie w Domu Kultury, tam robiliśmy również taki przegląd piosenki. Również tam wygrywałaś te konkursy. Tak, jeszcze wtedy, jak jeździłam do Stąporkowa na festiwal, byłam jeszcze mała. Tam poznałam się również z moją najlepszą przyjaciółką Dominiką Bazińską, która również brała udział w tym festiwalu. Składam jej najserdeczniejsze życzenia, ponieważ dzisiaj obchodziła swoje urodziny. I właśnie w Stąporkowie festiwal piosenki nas tam połączył. I tak bardzo mile i z sentymentem powracam do Stąporkowa. A nie żałujesz, że i dzisiaj, i w tych eliminacjach wstępnych nie było jakoś mężczyzn, chłopaków, prawda? Nie interesują się poezją, w ogóle piosenką poetycką? Jak byś to tutaj to skomentowała? Myślę, że jednak kobiety to jest płeć wrażliwa. I nie wiem, dlaczego panowie tutaj nie startowali do tego konkursu. Niech teraz żałują i zamęczają się myślami, dlaczego nie wzięli udziału w tym konkursie. Ja wszystkim polecam poezję w piosence, bo naprawdę połączenie pięknych słów z piękną melodią no w tych czasach nie zawsze wychodzi na naszym polskim rynku.
Jeszcze raz gratuluję i serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Thank you.